I proszę bardzo, ze mną dwóch kolegów b-boy. Co tam u ciebie? Dobrze, wszystko okej. A u ciebie? Pełen chill. Pełen chill, wszystko dobrze. No, cieszycie się bardzo, jak jesteście na takich imprezach? Jest to dla was jakaś radocha? No jasne, to jest odskocznia od naszego codziennego życia, mimo że tańczymy na co dzień, pracujemy z dzieciakami, uczymy ich, ale takie zawody to jest super miejsce spotkań wszystkich znajomych, nie tylko z Polski, jak widać na tych zawodach, również ludzi z całego świata. Świata. Spotkałeś jakichś znajomych ze swojego miasta tutaj? Tak, troszeczkę przyjechało tych b-boy od mnie z Wrocławia. Bardzo się cieszę, bo... Ale fani Mausdefa nie zjechali się też jakimś specjalnym pociągiem z Wrocławia? Nie, właśnie o to chodzi, że nie wiem, o co chodzi, ale... Ty nie znasz po prostu fanów hip-hopu, tylko samych b-boy znasz, dlatego tak. Kojarzysz b-boy, którzy przyjechali tutaj. Taka impreza jak dzisiaj, powiedz, jak tam twoja ekipa, zawalczyli coś tutaj dzisiaj? Powiem ci tak, miałem mój b-boy Ciuciu, był rozstawiony, przegrał z ziomkiem, który jest teraz na nowo w ekipie, w sensie z nowo przyjętym członkiem b-boyem Piratem. Doszedł do ćwierćfinału Pirat, Ciuciu odpadł z nim, no dalej już chyba nikt nie przeszedł z Polski. Chyba tylko do ćwierćfinału, jak Polacy doszli, potem już poodpadali wszyscy z Amerykanami, jakimiś zaproszonymi. Ogólnie spoko, jaram się. Słuchaj, czy jest sens zapraszać Amerykanów na te imprezy, jak oni tylko, wiesz, wycinają tutaj polskie ekipy i wszystkich innych przyjezdnych? Znaczy, wiesz, uważam, że takie konfrontacje ludzi z całego świata nam, Polakom, dają jakby do myślenia i kopa do działania, tak? Od ostrych treningów, żebyśmy cały czas my szlifowali swój poziom, żebyśmy go podnosili. I oczywiście takie osoby, które przyjeżdżają na zawody, są, że tak powiem, z czołówki światowego b-boyingu, nas inspirują, oczywiście właśnie jakby powodują to, że my jesteśmy nakręceni do ostrych treningów. No właśnie, a czy ciebie to nakręca jakoś, wiesz, takie to, że możesz zobaczyć gości z zagranicy, ekipy z legendarnych, wiesz, ekipek, które zaczynały właściwie to? Ja ci powiem tak, zawsze jest zajawka walczyć przeciwko b-boyom, którzy są najlepsi na świecie. Zawsze trzeba dążyć do najlepszego. Tak samo, jak tańczysz przeciwko b-boyowi, który jest albo taki sam, albo troszeczkę gorszy, to nie masz takiej motywacji. A jeżeli masz przeciwko b-boya, który jest jeden z najlepszych na świecie, to zawsze, wiesz, jest spina, jest lepsza adrenalina i starasz się pokazać wszystko jak najlepiej. To wtedy wychodzi doświadczenie, czy ktoś jest dobry, czy ktoś jest słaby w tym wszystkim. A ja? Powiedz, mógłbym być b-boyem, mógłbym walczyć na przykład z tobą albo z nim teraz? No pewnie, że mógłbyś. Przecież ja wiem, bo ćwiczyłeś troszkę ze mną, jak się spotykaliśmy na różnych imprezach. Jakbyś cały czas ćwiczył, to już wiesz, może byś coś tam dobrego śmigał. Dokładnie, chłopaki, to może skończmy już tą rozmowę, zatańczmy trochę. Nie, ja pierwszy, ale ty drugi. Dobra, ale jak ty pierwszy. Dobra, to ty komentuj moje ruchy. Dobra, przed nami wujek. Tańczy chyba creep walka, chyba. Nie wiem co to jest, ale jest. O! Stara się nie dotknąć linii na kafelkach. Spoko, wszystko dobrze mówię. To teraz ty. No, a ty go komentuj, co on robi? Dobra, no wchodzi, tak wszedł. Top rock, drop i freeze. Dobra, footwork. Przejście i kolejny freeze. Nie, to faktycznie jest trochę lepszy. No come on, dziękujemy. No to teraz ty, ale troszkę. No dobra, nie, on jest starszy nawet ode mnie, to dajmy mu odpocząć, nie? Ale tańczysz przez cały czas jeszcze, czy tylko już uczysz? Uczę, ale jak mam tylko możliwość treningu, tak, sam dla siebie to też ćwiczę. Słuchaj, dużo jeszcze takich koleżków jak on jest w tym b-boyowym świecie? Nie wiem, czy mogę, ale bardzo bym chciał. Organizujemy zawody, nazywają się Konfrontacje, od 2003 roku. Yo, muszę podpropsować, to będzie spontana akcja. Dokładnie, ale wiesz o czym on mówi, tak? Konfrontacja. To do Wrocławia, tak trzeba być. 13-15 kwietnia zapraszamy do Wrocławia, i naprawdę. Powiedz, może będzie... On nie wie o co chodzi. Ja? Nie wiem, kurwa, o co. Nie wiem, jak to będzie. Chodzi o to, że wujek nas zapytał, czy są tacy b-boye, jak oni się tańczą. Dlatego my robimy bibę, gdzie robimy takiej całości jak Generation Battle. Zapraszamy b-boye, którzy są z ekipy Past, czyli co kiedyś tańczyli, kontra ekipa Present, czyli ci, co są teraz najlepsi, i Future, czyli co będą najlepsi. I ogólnie tak, będzie non-topper... Stare wilki kontra młode koty. Tak, będzie non-topper Mielonka, będzie Ready to Battle, będzie Azizi Hasas, czyli te ekipy kiedyś wujek miał przyjemność z nimi robić wywiady. Nie, bo buzerka będzie tańczyła. Tak, będą wszyscy, będzie Cerber, będzie Stylowa.
Kurde, zajawka, zapraszam. Wojek. Da, no to ty nam zatańcz jeszcze tutaj coś. Ja mogę zrobić popping, bo b-boyingu już nie tak. No to popping, ja też tym jestem dobry. Co to jest? Co to jest, kurwa? Spontan. Czyli od tego się zaczyna popping. Pierw wystawiasz czapkę. Komercja. No dobrze, ale zajebiście. A jak tobie się tutaj, wiesz? To czy też lifestyle. Tańczymy na ulicy, zbieramy, tak? Ja wczoraj nie miałem okazji być, bo nie przyjechałem, bo nie brałem udziału, dlatego odpuściłem sobie część eliminacyjną. Jesteś raczej tylko kibicem tutaj, tak? I oglądałeś... Nie... Przyjechałem z szalikiem z napisem Hucher i wiesz... I cała Polska w cieniu Śląska. Nie, po prostu... Nie. Od Warszawy. Nie, generalnie jaram się tym, że jest opcja dla Polaków, którzy nie zawsze, nie ukrywam, mają siano, żeby pojechać z zagranicy i bić się z kotami, że oni w końcu zaczęli od paru lat przyjeżdżać do Polski. Uważam, że ta idea jest naprawdę super i wielkie propsy dla organizatorów za to. Ja też propsuję organizatora. Słuchajcie, musimy kończyć, bo wszystko co dobre... Ja tylko muszę powiedzieć, że się ożeniłem. I bardzo pozdrawiam moją żonę. Esterko, kocham cię. Siemanko, dziewczyny. Siemanko. My name is Maciek. Do you speak English? Yeah. It's Polish and Mongolian. O, słuchaj, widziałem cię... Friend. Russian. Ja uwidziałem ciebie wczoraj. No słuchaj, widziałem cię właśnie na eliminacjach. Jak tam udało się przejść do tej elitarnej ósemki, bibojek? Niestety nie. Bigerek? Niestety nie, ale jeszcze wszystko przede mną. A które dziewczyny tam zawalczyły? Bo ja oglądałem eliminację i to fajnie całkiem wyglądało. To było tak, że cztery dziewczyny stawały w rogu, tak? I z każdej z czwórki wybierali jedną, czy po prostu... Nie, to nie było tak, że tak jakby ze wszystkich dziewczyn wybierali tylko ósemkę, tak? Ósemkę dziewczyn. Kto wygrał? Oglądałaś to? Oglądałam, ja sobie wygrała Emilka z Raubigers. A kto jeszcze tam się ładnie pokazał? Zofia, drugie miejsce. Kurde, jaram się. Zofia jest, kurde, szacun po prostu. Skąd Zofia jest? Lion Kings, reprezent z Krakowa. Dla mnie jest super Biggers, naprawdę. Ale wy się też tańczyły, tak? Uczestniczyłaś? Tak. A ty uczestniczyłaś? Tak. A ty? Ja też. No i jakie macie doświadczenia tutaj, jakieś wrażenia? Na pewno duże doświadczenie, dużo zajawki i trening. Ale tańczycie na zajawce, tak? Ogólnie? A jakbym was teraz poprosił, żeby każda z was zrobiła przez 15 sekund top work, jakieś, wiesz, wejście, bez frizów, bez bar, bez bani, wiesz, bez takich poważnych rzeczy. To co, dacie radę? Ale tu muzy nie ma. Jak to nie ma? Ja tam słyszę. Nie słyszę. No, ja będziemy wam klaskać, żeby pokazać chociaż trochę, jak dziewczyny tańczą. Ale wiesz, to muzyka... To ja będę pierwszy, żeby wam pokazać. Wow! Yeah! Teraz wy musicie, no cyk, nie ma zmiłuj. A ty możesz mówić, co ona robi. Ja mam mówić? No. Jedzie top rockiem. Jedziesz mała. No nie. Dobrze, i też ładnie. No to teraz twoja kolej, cyk. Ale pokaż coś więcej. To i tylko top rock robiłeś jeszcze na tej bitwie? Nie, robiłeś wszystko, czyli wszystkie elementy b-boyingu, czyli top rock, footwork. Koleżanka wyskakuje, bary. No, power movesy to tak jeszcze nie. Ale dużo dziewczyn robi na przykład właśnie bary, takie rzeczy? Myślę, że mało. Zofia robi bary? Robi i to jakie. Dobre, widzę, że koleżanka jest najlepsza z was wszystkich. Nie, no to widzę, że jesteś lepsza od nich wyraźnie. One to jakoś chyba początkująca grupa. Dobrze, a powiedz, jest zajawka na tych imprezach? Masz z tego radochę? Czy to... Jasne, dla mnie to jest pozytyw, dla mnie to jest dużo energii i zajawka na ćwiczenie, praktykowanie, więcej treningów i tak to jest właśnie. Tak trzymać. No dobra, dziewczyny, powiedzcie, w jakiej ekipie jesteście, z kim tańczycie? Wild Roses. Wild Roses represent. To jest ekipa. Ekipa z Mongolii, Mexico i Cypru i Polski. To jest unity, mieszanka. Jesteś z Mexico? Tak. Me llamo Maciek. Querido.